to jademy w imię Boże. Przede wszystkim z pobożności ludzi, bo oni sobie nie wyobrażają inaczej. Identyfikacja z Ostropą to jest między innymi identyfikacja z wieloma tradycjami pobożnościowymi, związanych z wiarą chrześcijańską, katolicką, ale przede wszystkim z procesją konną, która przez wiele set lat została utrzymana. To są same przygotowania i sprowadzanie koni. No już teraz ze względu na to, że już mało gospodarstw jest w Ostropie, to my sprowadzamy ze stadnin, ale są też miejsca, gdzie się specjalnie na tę okazję konie hoduje, trzyma, przechowuje albo się wypożycza. Także to jest całe logistyczne przedsięwzięcie związane też z dekoracjami, które panie wykonują z bukszpanu, przetykanymi kwiatami z bibułki. To jest charakterystyczne tylko dla Ostropy. To jest świadectwo nowego życia. Bukszpan jest taką rośliną, chociaż teraz niszczoną przez szkodniki, która jedna z pierwszych zaczyna żyć, okazywać swój związek z naturą żyjącą. A jeżeli chodzi o ilość, no to kawalerowie mają dwa wieńce przyskrzyżowane na ramionach. My jako już i żonaci, i ja jako też ksiądz, to mamy jeden wieniec. No, czekałam już tu 2 godziny na tą imprezę. Dobrze, że jeszcze są takie tradycje. No i piękne konie. Widać po mieszkańcach, że licznie wylegają przez budynki i spotykają się też również. Nie? Jest to taki moment ciekawy na pewno, żeby się spotkać na żywo, nie w internecie, jak obecnie najczęściej bywa. Nie? Tu się raczej utrzymuje, raczej się nie zmniejsza. Może nawet był okres, który się zmniejszał, a w tej chwili przybywa jakościowo, nie? Ilościowo. No zachowanie tradycji, no, to już jest od wieków po prostu święcenie pól i okolicznych miejscowości, nie? Czyli po to, żeby pola dobrze obrodziły? Między innymi. Było to przekazanie takie najpierw dzieciom, a teraz dalej jest, przechodzi na wnuki, nie?